Cześć, witam Was na kanale Laik Makijażowy. Dzisiaj przetestujemy sobie BB krem z firmy Liyole. Jeżeli źle czytam, to bardzo przepraszam, ale jest to koreański BB krem i naprawdę nie mam pojęcia, jak to się czyta, dlatego Liyole. Okej, w takiej postaci podkładu przyznam szczerze, że jeszcze nigdy nie miałam. Jest to tubka, natomiast z pompką, także nie wiem, nie miałam nigdy czegoś takiego, ale powiem Wam, że używam go już od około 2 tygodni albo 3. Jakoś tak i naprawdę bardzo fajnie się sprawdza. Także podoba mi się taka forma podkładu. 50 ml pojemności mamy tutaj, czyli o 20 ml więcej niż w normalnych podkładach, ponieważ normalnie jest 30 ml, także dodajmy jeszcze 10 i mamy 2 podkłady w jednym, 2 pojemności, także naprawdę opłaca się. Jeżeli chodzi o podejście cenowe do tego produktu, opłaca się. Dobra, teraz zobaczmy sobie, jak to wygląda. Ściągamy nakrętkę, ukazuje nam się tutaj pompeczka i nakładamy. Ja wycisnę od razu 2 pompki i podkład wygląda tak. Jeżeli chodzi o kolorystykę, on ma troszeczkę w sobie różowych tonów. Na buzi tego jakoś tak super mocno nie widać. Jak widać, delikatnie spływa. No i na tą część twarzy będę go nakładała palcami, a na tą pędzlem. Pędzlem nakłada się go strasznie. Ja go zawsze nakładam palcami. Teraz specjalnie dla Was pędzlem go nakładam pierwszy raz, ale nie podoba mi się. Będę go nakładała palcami na całą buzię, tak jak zawsze. Jak wygląda część twarzy z nałożonym BB kremem, tutaj nie mam. I wygląda, jakby on w ogóle nie miał krycia. On ma bardzo delikatne krycie, natomiast tak jak wiecie, mi się to podoba. Lubię to, że on wyrównał koloryt mojej cery i jakby nie zakrywa moich piegów, także jak dla mnie to jest naprawdę na plus. Ale tutaj z tej strony go dam troszkę więcej, żeby Wam pokazać, że można nim budować krycie. Tylko ja nie lubię aż takiego efektu właśnie. Miejscami potrafi robić smugi podczas nakładania, ale wystarczy go sobie wtedy tylko tak uklepać i jest gitara. Jak widać, nie podkreśla żadnych suchych skórek. Mam uczucie takiej fajnej, nawilżonej buzi, przy czym ten podkład jakby delikatnie, minimalnie zastyga. No i tutaj jest troszeczkę grubsza warstwa. Delikatnie widać, że to krycie potrafi być mocniejsze, natomiast ja tak nie lubię, ale już skoro z jednej strony dałam więcej, to tutaj sobie troszkę dołożę. Tym podkładem właśnie można też budować krycie, także to jest fajne. Podkładem BB kremem. Powiem Wam, że ten BB krem naprawdę zmienił moje podejście ogólnie do BB kremów, bo ja ogólnie BB kremów nienawidzę, a ten produkt ja po prostu pokochałam. Troszeczkę na czoło. Jak widać, na czole w 100% tych moich tutaj pryszczyków nie pozakrywał, natomiast to są świeże zmiany. Wczoraj spędziłam troszeczkę za dużo czasu przy lusterku powiększającym i tak się to skończyło. Natomiast ogólnie to, jak wygląda cała buzia, mi się naprawdę mega podoba. Wykończę makijaż i zaraz do Was wracam. Okej, tak wygląda skończony makijaż. Ja ten podkład dostałam w paczce niespodziance ze sklepu My Asia. Link do tego sklepu oczywiście znajdziecie w opisie. Natomiast kiedy szukałam tego konkretnego BB kremu na ich stronie, żeby Wam już konkretnie podlinkować, to nie znalazłam BB kremu akurat w tym czarnym opakowaniu. Jest inny, w różowym opakowaniu. Nie wiem, czy opakowanie się po prostu zmieniło, czy coś. Natomiast jak sobie tam wejdziecie na stronę, to na pewno znajdziecie. On się nazywa tutaj ptak i jest podkład właśnie o tej samej nazwie. W sumie nawet Wam go podlinkuję tutaj, ten w różowym opakowaniu na dole, także sobie zobaczycie. Ciężko mi jest powiedzieć, czy to jest to samo, czy nie, natomiast ja się tutaj wypowiem na temat tego. Tak jak już Wam mówiłam to wcześniej, ja tego podkładu używam od 2 albo 3 tygodni, teraz nie pamiętam dokładnie. Zauważyłam, że jak nakładałam najpierw jakiś krem nawilżający, delikatny, pod ten podkład, BB krem w sumie, to on był jakby mniej trwały.
Ja przed nałożeniem tego BB kremu na buzię nie nakładam żadnego kremu nawilżającego ani nic, ponieważ ten BB krem sam w sobie naprawdę fajnie nawilża moją buzię. Zauważyłam, że podczas używania go nawet zaczęło mi wyskakiwać mniej sypków. To, co widzieliście na moim czole, to jest efekt tego, że usiadłam wczoraj przy powiększającym lusterku i w sumie wyciskałam to, czego tak naprawdę nie ma. No to jest nasza babska już taka, nie wiem, przypadłość, że dać nam do ręki powiększające lusterko i my zawsze coś tam znajdziemy na tej naszej twarzy. Także ze mną też tak było wczoraj, natomiast podczas używania tego kremu zauważyłam właśnie, że mam mniej jakichś suchych miejsc na buzi, mniej zaczerwienień, mniej sywków, on mnie w żaden sposób nie zapycha. Utrzymuje się naprawdę dosyć długo na mojej buzi, nawet jak na naprawdę jak na BB krem. On się zachowuje jak podkład, można powiedzieć, tylko o tyle, że jest jakby bardziej neutralny dla naszej cery i jeszcze ją w dodatku pielęgnuje. Jak patrzyłam na stronie, to ten jego odpowiednik, tak to nazwijmy, kosztuje chyba jakoś 70 parę złotych. Tutaj mamy 50 ml, także tutaj mamy pojemność praktycznie dwóch podkładów za cenę 70 paru złotych i to nie jest dużo, bo to wychodzi, no nie wiem, dodajmy jeszcze te 10 ml, no to wychodzi 40 zł za podkład 30 ml, to naprawdę nie jest dużo jak za taką jakość. Jeżeli chodzi o jego krycie, tak jak już to widzieliście, jest takie dosyć średnie, natomiast ja takie lubię i te krycie też można budować. Kolor co prawda nie jest jakiś dla mnie idealny, natomiast po przypodrowaniu buzi, dodaniu bronzera, którego dzisiaj dodałam ewidentnie chyba troszeczkę zbyt dużo, nie widać tego, żeby on miał jakieś różowe tony, żeby był jakoś zbyt ciemny dla mnie. Naprawdę bardzo fajnie stapia się z cerą i wygląda bardzo ładnie. Nie wiem już, czy mówiłam, że nie podkreśla suchych skórek. Ale nie podkreśla. Troszeczkę ściera się z buzi po dłuższym czasie, natomiast ściera się równomiernie. Nie ma czegoś takiego, że nagle tu mam jakiś placek, albo że zostawia jakieś, nie wiem, dziwną skorupę miejscami na twarzy. On się ściera równomiernie i naprawdę tego ścierania nie widać jakoś tak super mocno. Buzia mi się świeci po kilku godzinach, ale też to świecenie jest naprawdę mega delikatne. Powiem wam szczerze, że naprawdę to nie jest tak, że ja dostałam ten podkład i dlatego nagrywam taką recenzję, ponieważ ja to dostałam na takich warunkach, że jeżeli chcę i coś mi się spodoba z paczki, którą dostałam, to mogę na temat tego produktu coś nagrać, ale nie muszę, także jakby bez spiny. Ale stwierdziłam, że ten produkt jest naprawdę tak zacny, że muszę wam go pokazać. Zresztą sami teraz widzicie na mojej twarzy, jak on wygląda, no jak dla mnie naprawdę mega. Z tej paczki, co dostałam właśnie ze sklepu My Asia, będzie test jeszcze tego tuszu. Nie wiem, czy on już jest na kanale, czy dopiero będzie. Teraz mam też go właśnie na rzęsach, bo przed chwilą nagrywałam też jego test dla was, także on się pojawi albo już jest na kanale. A za jakiś czas, bo teraz będę chciała przez kilka tygodni potestować ten drugi BB krem, jest to Holika Holika nawilżający. Jego jeszcze nie używałam, także nic wam na jego temat nie powiem, bo się skupiłam najpierw głównie na tym produkcie, żeby go potestować jakiś dłuższy czas i wiedzieć wam, co mam wam powiedzieć na jego temat. No to by było tyle na temat tego produktu. Napiszcie mi proszę, czy już miałyście coś z tej firmy Lioele. Czy podobał wam się ten test? Co sądzicie o tym BB kremie? Czy miałyście już jakieś BB kremy z koreańskiej firmy? Ponieważ to jest mój pierwszy BB krem w ogóle z koreańskiej jakiejś firmy i naprawdę jestem mile zaskoczona. Dziękuję bardzo, zapraszam ponownie i na razie.